Serdecznie Was witam w tym drogocennym imieniu Pana Jezusa Chrystusa, bo to spotkanie ma sens wtedy, kiedy dla tego imienia jesteśmy tutaj zgromadzeni. Będzie druga część na temat przybytku. Poprzednio, to było we wrześniu, rozważałem wspólnie z Wami pierwszą część i dotyczyło to samego ogrodzenia, dziedzińca, wejście na dziedziniec i to, co znajduje się na dziedzińcu, za wyjątkiem samego przybytku, czyli ołtarza miedzianego albo ołtarza całopalenia ofiarnego i kadzi miedzianej. Symbolikę tego odczytywaliśmy w oparciu o Słowo Boże, co to znaczy. I już ten fragment rozważanego przybytku zwraca naszą uwagę, że przybytek jest to Boża zapowiedź Bożego zbawienia, zbawienia w Jezusie Chrystusie. Wchodzimy na teren Boży tylko przez tą bramę, która całkowicie wskazywała na osobę Pana Jezusa Chrystusa, ten, który przyszedł z nieba, te kolory, bo później te kolory jeszcze spotkamy, więc je powtórzę. Te cztery kolory na białym tle to jest jako ten podstawowy kolor, jako tło. Chrystus jako ten sprawiedliwy, ten przyszedł z nieba i obdarzył nas swoją sprawiedliwością. Kolor niebieski mówi, że to chodzi o Syna Bożego, ten, który przyszedł z góry, ten, który przyszedł z nieba. Kolor czerwony wskazuje na Jego ofiarę jako baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. I kolor purpurowy, który mówi, że On ostatecznie ma władzę, mimo że wtedy, kiedy po raz pierwszy przyszedł, tej władzy nie było widać. Ostatecznie On jest Królem Królów i Panem Panów. Przychodząc do Pana Jezusa Chrystusa, przede wszystkim stajemy pod krzyżem Golgoty. Ten ołtarz całopalenia, ołtarz ofiarny wskazywał na krzyż Golgoty, na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, którą On złożył. Na tym ołtarzu były składane również inne jeszcze ofiary. Na temat ofiar, systemu ofiarniczego dopiero będzie mowa, ale to nie dzisiaj. Człowiek, który przyszedł do Jezusa na teren Boży, ogólnie my tak nazwijmy, przez Pana Jezusa Chrystusa przede wszystkim stanie pod krzyżem Golgoty. Tego nie można pominąć. Nie można powiedzieć, że Jezus jest moim Zbawicielem bez upamiętania. Pod krzyż Golgoty przychodzimy z upamiętaniem, z przyznaniem się do winy, naszych grzechów i do takiej bezradności co do grzechów, co grzechy z nami robią. Grzechów żadnym sposobem nie można zrównoważyć dobrymi uczynkami. Jest to po prostu niemożliwe. Przy ołtarzu miedzianym, czyli pod krzyżem Golgoty, grzesznik dostępuje odkupienia, oczyszczenia z grzechów krwią, która polała się właśnie z tego ostatniego ołtarza, czyli z Golgoty. Człowiek taki, który jest oczyszczony krwią Pana Jezusa Chrystusa, jest zapieczętowany Duchem Świętym. To właśnie nam mówi ta kadź miedziana i Duch Święty powoduje, że człowiek jest oddzielony, uświęcony, oddzielony. Oddzielony od świata, uświęcony. I to mówiliśmy na tym poprzednim naszym spotkaniu. A dzisiaj będzie dalsza część na temat przybytku. W tej chwili będę mówił na temat samej konstrukcji namiotu zgromadzenia. Samej konstrukcji, z czego on jest zbudowany i na co wskazują poszczególne elementy. A rozpocznę od dwóch wersetów, które czytam z 25 rozdziału, werset 8 i 9, bo one tak ukierunkowują nasze myślenie. Tak mobilizują nas do tego, żeby się skupić na tym, co Bóg w tej symbolice zawarł, bo powiedział w ten sposób przez Mojżesza do nas. To jest 25 rozdział 2 Mojżeszowej, czytam od 8 do wiersza 9. I wystawię mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę, tak wykonacie. Pomodlę się. Ojcze, wdzięczni jesteśmy Tobie, że możemy teraz tutaj, w tym drogocennym imieniu Pana Jezusa być, otworzyć Biblię i rozważać temat przybytku.
chcemy Cię prosić o światło, o mądrość góry, abyśmy mogli rozpoznać to, co Ty zawarłeś w tej konstrukcji, bo widzimy, że domagałeś się dokładnego wykonania. Chcemy poznać Twoją myśl zawartą w tej konstrukcji. Dopomóż nam, Ojcze, w tym, ku Twojej chwale. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Poprzednio czytałem wiersze od 1 do 9, a teraz same te ostatnie dwa wiersze z tej grupy i wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich. I chcę podkreślić, jak Bóg domagał się dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich Jego sprzętów, które Ci pokażę, tak wykonacie. A więc żadnych pomijań, żadnych ulepszeń, żadnych przestawień. Wszystko miało być tak, jak Bóg zaplanował, bo w tym jest zawarta Boża myśl o naszym zbawieniu. Nie ma drugiego takiego obrazu kompletnego w Piśmie Świętym, może za wyjątkiem świąt biblijnych, ale to jest trochę rozłożone w czasie. Jeżeli chodzi o święta biblijne, o tym dopiero będziemy mówić trochę później, jak Pan pozwoli. Ale nie ma takiego zwięzłego przekazu w Starym Testamencie, który by od początku do końca, tak mówiąc po naszemu, od A do Z, obrazował drogę zbawienia grzesznika, jaką grzesznik musi przejść, żeby stanąć przed świętym Bogiem. A więc w tej chwili rozpatruję samą konstrukcję namiotu zgromadzenia, czyli przybytku. Przybytek był postawiony na gruncie, nie było tej podłogi, jaka to tu tylko pełni funkcję konstrukcyjną, ale w gruncie rzeczy chodziło o to, że było tylko to ogrodzenie i wszystkie te elementy razem z tym namiotem zgromadzenia były rozłożone na gruncie, na ziemi. Tak to właśnie wyglądało. A więc sama ta konstrukcja, o czym nam ona mówi? Właściwie można ją podzielić na takie dwie części. Pierwsza część to ściany. Ściany, które... No, ściany. To jest pierwsza część. Druga część, bardzo istotna, fundament, na których te ściany były postawione. I trzecia część, nakrycie. W tej chwili powiem o tych ścianach. Opis tego tematu konstrukcji przybytku jest w 26 rozdziale II Księgi Mojżeszowej i na temat tych desek, które tworzyły, bo ściany te były wykonane z desek, było to drzewo akacjowe, były to potężne deski, jakie tam akacje musiały rosnąć, bo wysokość tej deski była 10 łokci, czyli 5 metrów, około 5 metrów. Szerokość była 1,5 łokcia, czyli 75 cm, przyjmując na okrągło, że łokieć to jest pół metra. Niektórzy mówią, że to jest 46 cm, ale spotkałem takich, którzy tłumaczą, że to jest 54 cm, więc myślę, że to tą średnią, te pół metra, nie będziemy robili błędu wtedy. Czyli taka pojedyncza deska, to była potężna deska, wycięta z twardego drewna. Myślę, że dziś byłoby kłopot wyciąć taką deskę przy dzisiejszej technologii, już w ogóle znajdując, żeby znaleźć taką akację. Widocznie w tamtym czasie rosły takie akacje, że można było wyciąć z jednej strony 20 takich desek pięciometrowych, 75 cm szerokich, z jednej strony 20 desek, z drugiej druga ściana 20 desek, z tyłu było 8 desek, z tym, że 6 było takich samych jak te po bokach, natomiast narożne deski, one się różniły, były pod kątem. Były takimi deskami montażowymi. Ilość tych desek w zasadzie nie dopatrujemy się jakiegoś szczególnego. W sumie tych desek było 48, jakieś symboliki. Nie było zakończenia, może to by warto podkreślić, bo ściana wejściowa nie była z desek, a była wykonana z takiej samej przegrody, z płótna, jak to wejście. I o tym będziemy mówili. Kiedy czytamy na temat tych desek, to jest napisane tak, w 26 rozdziale II Księgi Mojżeszowej, 15 wiersz. I zrobisz też na przybytek deski z drzewa akacjowego i postawisz je pionowo. I teraz w 16 wierszu są wymiary tych desek. Każda deska mieć będzie 10 łokci długości, 1,5 łokcia szerokości.
Następnie jest powiedziane, że każda deska będzie mieć dwa czopy. Tu w tym modelu nie ma tych czopów, tylko jest taki wypust, ale to były dwa czopy. Dzisiaj nawet trudno by było to zrekonstruować, jaki one miały kształt. Te dwa czopy były po to, żeby te deski postawić na fundamencie. Jest powiedziane w 19 wierszu, w 18 jest ilość tych desek na jedną ścianę, to co już mówiłem, 20 desek na jedną ścianę, to jest ten południowy, na tą drugą było tak samo. I w 19 wierszu jest powiedziane, zrobisz też 40 srebrnych podstaw pod te 20 desek, po dwie podstawy pod każdą deskę do dwóch jej czopów. A więc deski te stały na fundamencie, fundament ten był ze srebra, były to takie bloki srebrne, jeden blok miał około 34 kg, czyli pod jedną deskę były dwa takie srebrne bloki, o tym dopiero będziemy mówić, znaczenie tych bloków, ale czytam w 29 wierszu, bo w 29 wierszu jest napisane, deski pokryjesz złotem. No i teraz już mamy cały opis biblijny tych desek. Jaka jest symbolika? Drewno już rozpoznaliśmy przy tym namiocie, przy tym ołtarzu miedzianym. Drewno odczytujemy, że wskazuje nam na człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus przyszedł jako Bóg w ciele, ale On był w pełni człowiekiem. I to drewno, ono się tu będzie powtarzało kilkakrotnie i za każdym razem odczytujemy to drewno jako człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa. I będziemy tym samym widzieli posługi Pana Jezusa Chrystusa, różne Jego posługi. To nie jest tak, że kiedy będziemy rozpatrywali, że tu jest Jezus jako ukrzyżowany, a w innym miejscu będziemy widzieli również Pana Jezusa, no dopiero do tego dojdziemy, że to jest inny Jezus. To jest ten sam Jezus, ten sam Jezus Chrystus, można w tym, bo jesteśmy przy Starym Testamencie, raczej używać tego określenia, ten sam Chrystus, który dla nas ludzi ma takie znaczenie, że w jednym miejscu jest ofiarą, w innym miejscu jest na przykład chlebem, a jeszcze w innym miejscu jest ubłaganią. To właśnie na to, żebyśmy zwracali uwagę. To nie są kolejne osoby Jezusa, różnych Jezusów. Nie, nie. To chodzi o tego samego Chrystusa, który dla nas pełni różne posługi. A więc tutaj, kiedy tą deskę wyjmiemy z fundamentu, bo tu mam pewien fragment tych desek, one są w innej skali. I o, tu jest ten fundament. Nie jest to zrobione tak literalnie, nie są to te bloki, bo by mi to wszystko powypadało, tylko ta listwa u dołu, ona symbolizuje ten fundament ze srebra. A te deski stały na fundamencie ze srebra. Ale kiedy rozpatrujemy pojedynczą deskę, to musimy ją wyjąć z tego fundamentu i wtedy ta deska nam coś mówi. Drewno mówi o człowieczeństwie Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast złoto w Piśmie Świętym, szczególnie kiedy czytamy objawienie Jana, mówi o boskości, mówi o chwale Boga. I złoto, będziemy widzieli szereg takich miejsc, gdzie drewno pokryte jest złotem. Odczytujemy to człowieczeństwo Pana Jezusa Chrystusa i Jego boskość. Wiecie, to są fundamentalne prawa biblijnej wiary. Jezus jako w pełni człowiek i Jezus jako w pełni Bóg w ciele. Jest to to, że Jezus jako Bóg w ciele, jest to jedna z najbardziej atakowanych przez diabła prawd. Nigdy sobie nie możemy tego pozwolić wziąć. Bo gdyby Jezus nie był Bogiem, to nie ma dla nas odkupienia. W Księdze Izajasza Bóg mówi, tylko ja jestem Zbawicielem. Oprócz mnie nie ma Zbawiciela. I to ten Bóg przyszedł na świat, żeby nas zbawić. Musimy też wiedzieć biblijnie, żeby obronić to, że Jezus jest w pełni Bogiem. No, jeżeli ktoś czyta Nowy Testament, to z tym nie ma problemu. Ale chcę na jeden taki werset tutaj zwrócić uwagę. To jest Kolosan, to jest drugi rozdział, 9 wiersz, gdzie jest napisane, że w nim zamieszkała cała pełnia boskości.
Musimy się trzymać tego i nie pozwolić sobie tego wziąć. Niekiedy, wiecie, spotykamy ludzi, którzy sprowadzają nas w taki zaułek dyskusji. Na przykład dyskutują, czy to był krzyż, czy to był pal. I wtedy zatracamy istotę rzeczy, co się wydarzyło, czy na krzyżu, czy na palu. Tak Paweł, jak i Piotr nie mieli z tym problemu. Niekiedy nie używali słowa krzyż, a mówi, że zawisł na drzewie. Więc nie pozwólmy z pewnymi ludźmi wprowadzić się w taki zaułek dyskusji, czy to był krzyż, czy to był pal. A raczej mowa o krzyżu. Nawet możemy się zgodzić. Ja jestem przekonany, że to był krzyż. Ale wiecie, że to nie jest istotne, bo przeklęty człowiek, który zawisł na drzewie. To jest istota. I on za nas to przekleństwo, za nasze grzechy wziął. Żebyśmy tu umieli również mądrze prowadzić rozmowę. A więc widzicie, to trzeba sobie zapamiętać. To jest list do Kolosan, drugi rozdział, 9 wiersz. To taki jeden, bardzo wyraźny wiersz podaje, właśnie w związku z tym, że ta deska wskazuje na bóstwo i człowieczeństwo Pana Jezusa. W nim zamieszkała cała pełnia boskości. Gdybyśmy czytali wcześniej, kontekst mówi nam, że chodzi o Pana Jezusa Chrystusa. Już nawet 8 wiersz tam z tego kontekstu. A więc to jest fundamentalna prawda, że Jezus jest w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. To jeżeli chodzi o tą pojedynczą deskę. I tego my się trzymajmy. Warto sobie wpisywać własne odnośniki w Piśmie Świętym. Zachęcam was do tego. I kiedy znajdziecie inne takie teksty, które na ten temat się wyrażają, to sobie dopisać. To będzie wasza myśl, to będzie wasze studium, to będzie po prostu wasze przemyślenia. I wtedy, kiedy z kimś rozmawiacie albo ku własnemu zbudowaniu, potraficie prześledzić to wasze myślenie, któreście sobie podpisali ołówkiem w Piśmie Świętym. A więc jeżeli chodzi o tą pojedynczą deskę, o czym ona mówi? O człowieczeństwie i bóstwie Pana Jezusa Chrystusa wtedy, kiedy to jest wyjęte. To trzeba podkreślić, kiedy to jest wyjęte z tego fundamentu. Ale te deski, one, kiedy już tworzyły konstrukcję, one nie były wyjęte z tego fundamentu. Wręcz nam pisze, że pod każdą deską był właśnie ten fundament ze srebra. O czym te deski mówią? Te deski mówią o chrześcijanach. O człowieku zbawionym. Może ktoś tu się żachnąć, powiedzieć, no niemożliwe, że to mówi o Jezusie Chrystusie pojedyncza deska. Bóstwo, chwała, to złoto, a te deski wyglądają identycznie. A to mówi o nas. O tych, którzy przeszli tą drogą. Czy jest to możliwe? Wiecie, Pismo Święte mówi, że my przed Bogiem możemy stanąć tylko pod jednym warunkiem. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie. W żaden inny sposób. Tylko kiedy jesteśmy w Chrystusie. Kiedy popatrzymy list do Rzymian. Otwórzmy. 13 rozdział. Czytam ostatni wiersz z tego rozdziału. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwość. Na pierwszą część tego zdania zwracam uwagę. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego tak wygląda. Jesteśmy w Chrystusie ukryci. To nie dlatego, że myśmy tak się poprawili i tak wyglądamy w oczach Bożych. Nie, nie. Tylko dlatego możemy się ostać przed świętym Bogiem, że jesteśmy ukryci w Chrystusie. Musimy o tym pamiętać. To nie jest jedyne zdanie, które mówi o tym. Otwórzmy list do Galacjan. To jest 3 rozdział. I czytam 27 wiersz. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie, tu jest w Chrystusie, powinno być w Chrystusa. Bardziej to przemawia. Oryginał mówi Chrystusa. Niektóre tłumaczenia dobrze to tłumaczą. My to mamy tak w Chrystusie. Wiecie, ale więc
warto sobie tam zaznaczyć, że w zasadzie chodzi ten wyraz nie w Chrystusie, a w Chrystusa. I tak to właśnie przeczytam. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Tu są dwa problemy. Raz, że to złe przetłumaczenie w Chrystusie, a powinno być w Chrystusa. No i problem jest w tym ochrzczeni. Czyli co, przez chrzest jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa? Wiecie, niekiedy się dziwię, dlaczego ten wyraz chrzest został zapisany w takim znaczeniu chrzest. U nas chrzest, kiedy to czytamy, kojarzy się z pewnym wydarzeniem, z pewną ceremonią, no z chrztem. Jakby to nie pojmować, czy to przez pokropienie, nie o tym w tej chwili dyskutujemy. Chodzi o to, że my rozumiemy chrzest jako ceremonię. Natomiast chrzest znaczy zanurzenie. I teraz przeczytam to w ten sposób i tak to czytali Galacjanie. I tak to brzmiało w ich uszach. Zwróćcie uwagę, jak to u nich brzmiało. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa zanurzeni. Dalej. Przyoblekliście się w Chrystusa. To wcale, widzimy, że tu wcale nie chodzi o chrzest wodny. Takich miejsc jest wiele w Piśmie Świętym. Gdzie chrzest pozostawiony jako wyraz chrzest, myślimy, że chodzi o wydarzenie, o ceremonię. Gdy tymczasem już teraz widzimy, że kontekst wskazuje, że cała spójność tego zdania wskazuje, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusa zanurzeni, przyoblekliście się w Chrystusa i ma to sens. Widzicie? Dlatego też Kościół, dlatego tak wygląda w oczach Bożych i do tego możemy stanąć przed świętym majestatem, bo jesteśmy w Chrystusa zanurzeni, bo jesteśmy Chrystusem przyodziani, bo Bóg nas tak widzi. To jest wspaniała prawda. Widzicie, kiedy o tym pomyślimy. I teraz zwróćcie uwagę, że te deski, one są identyczne. Co do wysokości, co do szerokości, one są identyczne, jednakowo są ubrane. Dlaczego? Przeczytajmy, bardzo dobrze ten list do Galacjan to tłumaczy. Czytam dalej ten trzeci rozdział po 27 wierszu, 28 i 29 czytam. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I to jest to. W Chrystusie, kiedy jesteś ukryty, kiedy jesteś przyobleczony, przyobleczona Chrystusem, wyglądamy przed Bożym Majestatem wszyscy jednakowo. My są różni co do płci, co do darów duchowych. Różnimy się jako ludzie. Ale co do zbawienia, to wyglądamy tak. Nie masz Żyda, nie masz Greka, nie masz niewolnika, nie masz wolnego, nie masz mężczyzny, nie masz kobiety, bo wy wszyscy jesteście Chrystusowi. I to wygląda tak. To jest wspaniała prawda. A jeśli jesteście i tam później jesteście potomkami Abrahama, to już szersza myśl. A więc widzicie, jak dotąd, jak dużo nam ta konstrukcja tego przybytku mówi. Jak dużo nam ta konstrukcja mówi tego przybytku. Rozumiemy, stanowcze domaganie się Pana Boga, kiedy mówi, wszystko zrobicie dokładnie według wzoru, który ci ukazałem. Tamtym razem pokazałem tą myśl, to jest na zakończenie już, kiedy Izraelici wybudowali ten przybytek. Od dokładności wykonania całej świątyni i wszystkiego, gdzie ta świątynia stała, zależała Boża obecność. Mojżesz sprawdził, czy wszystko było tak, jak należy. Było tak, jak należy, pobłogosławił, a później jest powiedziane, te 40 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, czyli ten ostatni rozdział, chwała Pana napełniła. Od dokładności wykonania tego przybytku zależała Boża obecność. To jest bardzo ważne, żebyśmy sobie z tego zdali sprawę, bo to wskazuje na Kościół. Jak ma Kościół wyglądać, Biblia bardzo precyzyjnie opisuje. I nie ma tu miejsca na taką radosną twórczość. Ma być wszystko tak, jak Bóg nakazał. A więc to jest ta sprawa. Teraz w
wszystkie te deski stały na fundamencie. Teraz na temat tego fundamentu. Tak już czytałem, tam to jest ten 26 rozdział, deski stały na fundamencie ze srebra. Skąd to srebro? To jest bardzo ważne, bo jeżeli te deski wskazują na Kościół, tak to odczytujemy, na lud zbawiony, to ten fundament musi wskazywać na odkupienie. Bo jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, to jest trzeci rozdział, że nie ma innego fundamentu oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Więc jeżeli prawidłowo interpretujemy ten przekaz zawarty w tych deskach, to ten fundament ze srebra musi jednoznacznie wskazywać na nasze odkupienie. Więc kiedy tam przeczytałem, wracam do drugiej Mojżeszowej, kiedy przeczytałem o tym fundamencie, to jest 19 wiersz tego 26 rozdziału, zrobisz też 40 srebrnych podstaw pod te 20 desek. Po te 20 desek, bo tylko z jednej strony. Oczywiście 20 z drugiej strony desek, czyli znowu 40, 40, 40. W sumie tych podstaw było 96, z tym, że ta kotara, która prowadziła do miejsca świętego, również stała na podobnych podstawach i w sumie tych podstaw było 100. A więc skąd to srebro? To jest takie istotne, żebyśmy się o tym dowiedzieli. Popatrzmy do 30 rozdziału. 30 rozdziału. Następuje taka dziwna przerwa w opisie przybytku. 30 rozdział jeszcze rozpoczyna się od opisu ołtarza kadzidlanego do 10 wiersza. Od 18 wiersza jest opis kadzi miedzianej. Tamtym razem na to zwracałem uwagę. A pomiędzy tymi wierszami w tym samym rozdziale spis ludności. Co to ma wspólnego z przybytkiem? Przeczytajmy. Od 11 wiersza 30 rozdziału. I rzekł Pan do Mojżesza te słowa. Gdy będziesz liczył synów izraelskich, podlegających spisowi, każdy złoży dla Pana okup za swoje życie podczas spisu, aby nie spadła na nich jakaś plaga, gdy będą spisywani. A to niech da każdy, kto podlega spisowi, pół sykla według sykla świątynnego, a sykl to 20 gerów, pół sykla wynosi więc dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto podlega spisowi od 20 roku życia wzwyż, niech da dar ofiarny dla Pana. Bogaty nie da więcej, a ubogi nie da mniej niż pół sykla jako dar ofiarny dla Pana na okup za wasze życie. Weźmiecie te pieniądze jako przebłaganie od synów izraelskich i przeznaczysz je na służbę przy namiocie zgromadzenia. Będzie to dla synów izraelskich na pamiątkę przed Panem, okupem za wasze życie. Widzicie, Bóg w czasie tego spisu kazał zebrać pewną ilość srebra. Istotą w tym, o co Panu Bogu chodziło, że to srebro się nazywa okup za życie. To jest istota rzeczy. I teraz jest powiedziane, że to srebro miało służyć przy konstrukcji przybytku. W jaki sposób to srebro, które jest nazwane okupem za życie, w jaki sposób ono zostało wykorzystane? Kiedy popatrzymy, to jest, tu macie taki odnośnik przy 13 wierszu, więc bardzo łatwo to idzie poszukać, 38 rozdział. Szukamy 38 rozdział i czytam 25 wiersz. Srebra zaś od objętych spisem członków zboru było 100 talentów i 1775 sykli według wagi sykla świątynnego. Była różnica pomiędzy syklem zwykłym a syklem świątynnym. Oczywiście dzisiaj uczeni bibliści też mają z tym problem, ile w końcu ten sykl wynosił. Najczęściej podają, że sykl świątynny był 10-krotnie większy od sykla zwykłego i wynosił około 12 gram. Czyli pół sykla to jest 6 gram, czyli było tego niewiele. Każdy Izraelita od 20 roku zwyż miał obowiązek taki dar dać. Istotą rzeczy, że to srebro nazwane jest okupem za życie. I ono teraz tu je znajdujemy. Srebra zaś od objętych spisem członków zboru było 100 talentów. Jak zostało wykorzystane? Czytam 27 wiersz.
a 100 talentów tego srebra zużyto na odlanie podstaw do świątyni. Czy to nie jest wspaniałe? Jak precyzyjnie Bóg zapowiada zbawienie, jak nas prowadzi dokładnie, kiedy czytamy Stary Testament w świetle Nowego Testamentu, czy to nie jest ku naszemu zbudowaniu, że w Starym Testamencie Bóg zawarł tą myśl o naszym zbawieniu, że będzie musiał złożyć okup za nasze życie i wiedział, że będzie musiał dać własnego syna? Wiedział o tym. To jest fundamentem. I to jest tym fundamentem. I nie wycofał się z tego. I zrobił to. Czy możemy ufać takiemu Bogu? Widzicie? I o tym ten fundament mówi. Kościół stoi na fundamencie. Kościół ma fundament, bracie, siostro. Jeżeli Jezus jest naszym Panem i odkupicielem, można inaczej, odkupicielem i Panem, w takiej kolejności bym to powiedział. Masz fundament, mamy fundament. Tym fundamentem jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa, który złożył okup za nasze życie. Można się zachwycić. Ale teraz sobie usiadł. Przepraszam. To jest tylko model. W rzeczywistości to było bardzo solidne. Tak, tak by się nie stało. Ale sobie uświadamiamy, że tak wysokie deski, gdyby nie były jakoś jeszcze ze sobą powiązane, to gdyby nawet stały na tym fundamencie, to by się to wszystko chwiało. Może by nawet się to przewróciło. To jest za wysoka konstrukcja. Za ciężka. A ten fundament by tego nie dał rady utrzymać. Dlatego Bóg kazał to powiązać. I to w 26 rozdziale, jest opisane 26 wiersz. Oczywiście chodzi o drugą księgę Mojżeszową. Zrobisz też poprzeczki z drzewa akacjowego, 5 do desek jednej ściany przybytku i tam 5 do drugiej i tak dookoła. A więc mimo, że te deski stały na fundamencie, one były ze sobą powiązane, zewnątrz te poprzeczki widać bardzo wyraźnie, takie 4, a jedna przechodziła przez środek desek. Tamtego się doczytacie. Jedna przechodziła przez środek desek. O czym nam te poprzeczki mówią? Dopiero te poprzeczki nadawały stabilności. Że to się nie przewróciło. Kiedy czytamy wylanie Ducha Świętego, było pierwsze kazanie pod wpływem Ducha Świętego, Piotra. Nawróciło się, jest powiedziane, około 3000 dusz. Co ci ludzie robili? To było powstanie Kościoła. To był zalążek Kościoła chrześcijańskiego. Oni już stanęli wiarą na tym fundamencie. Oni wiedzieli, że Jezus ich zbawił. To z mowy Piotra wynika. Otwórzmy Dzieje Apostolskie, 2 rozdział i przeczytam wiersz 42. Może od 41, żeby tak nawiązać, żeby kontekst był złapany. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I trwali, słuchajcie teraz, i trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. To jest wyjaśnienie znaczenia tych poprzeczek. Wiecie, kiedy staniesz na fundamencie okupu, jaki złożył Pan Jezus Chrystus, czyli kiedy Go przyjmiesz jako swojego odkupiciela, to w sposób nieuchronny będziesz miał prawo, będziesz miał pragnienie Słowa Bożego. Trwali w nauce apostolskiej. To jest ta pierwsza poprzeczka. Będziesz miał ogromne pragnienie szukania wspólnoty. Ludzi, którzy mają tego samego Ducha, Ducha Chrystusowego, trwali we wspólnocie. To jest ta następna poprzeczka. Będziesz przeżywał z wiarą i ze świadomością to, co jest nazywane stołem pańskim albo wieczerzą pańską. To jest ta trzecia poprzeczka. I będziesz
wiedział, że teraz przez Jezusa Chrystusa możesz się modlić do Boga Jahwe jako do swojego Ojca. To jest ta czwarta poprzeczka. Będziesz modlić się społecznie, w takim zgromadzeniu, na nabożeństwie, czy indywidualnie. To jest ta czwarta poprzeczka. To jest bardzo istotne. To jest nam potrzebne. I Bóg to zapowiedział. To jest potrzebne Kościołowi. W zasadzie, bo tam użyłem takiego niezbyt zgrabnego określenia, że sam ten fundament jak gdyby nie wystarczy. Ku zbawieniu wystarczy. Ale żebyś naprawdę szedł i nie chwiejąc się za Panem, żebyś szedł zdecydowanie, to jest Ci potrzebne, jest nam potrzebne to, żebyśmy trwali w nauce apostolskiej. Jest nam potrzebne, żebyśmy się szukali nawzajem. Bo ten świat nam nie da wzmocnienia. Nie da nam niczego takiego, co by było ku naszemu zbudowaniu, zachęcie, ku pomocy w takim duchowym znaczeniu. Będziesz przeżywał Wieczerzę Pańską ze świadomością, wiedząc, kiedy łamiesz chleb, co on symbolizuje. Złamanie ciało Pana Jezusa i powiesz, Panie Jezu, łamiąc ten chleb, wiem, że to Twoje ciało zostało złamane. Będziesz wiedział, kiedy będziesz brał ten łyk wina, to będziesz wiedział o dwóch sprawach. Wiem, Jezu Chryste, że to Twoja święta krew obmyła mnie z grzechów. I wiem, Zbawicielu, że w tej krwi jestem w przymierzu ze świętym Bogiem. To będziesz o tym wiedzieć. Będziesz mieć tego świadomość. A z tej świadomości będzie wynikała szczera, świadoma modlitwa. Czy to w zgromadzeniu, czy w domu. Wiecie, może tego się doświadczyli. Ja powiem o sobie. Ja byłem w domu, gdzie Biblia była czytana. Przez mamę. I zachęcała mnie mama do tego, żeby czytać Słowo Boże. Ale Jezus Chrystus nie był moim Zbawicielem. Byłem zapisany gdzieś w metrycy w jednego z kościołów. To nieważne w jakim. W jednym z wielkich historycznych kościołów. Ale Jezus Chrystus nie był moim Zbawicielem. Gdybyś mnie się zapytał, czy wierzysz w Boga, to bym powiedział, że tak. Ale czy czekasz na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, to bym powiedział, nie wiem, o czym mówisz. Nie rozumieć. I wiecie, dopiero kiedy z Bożej łaski usłyszałem Ewangelię, kiedy Bóg mnie dotknął i zostałem przekonany przez Ducha Świętego, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję przejść tą drogą, nagle Słowo Boże dla mnie stało się drogie i cenne. Trwanie w nauce apostolskiej. Myślę, że wielu z nas, jeżeli nie wszyscy, tak jak tu jesteśmy, mam nadzieję, takie świadectwo mogłoby powiedzieć.